Marcin, przede wszystkim dzięki za przyjęcie zaproszenia do Turbo Kozaka. Długo czekałeś, co? Długo. Widziałeś poprzednie odcinki? Widziałem. Stać cię na dogonienie Mateusza i przegonienie? No mam nadzieję, właśnie mijaliśmy się z Mateuszem. W przejściu powiedział, że mi się nie uda, to mam nadzieję, że jednak mi się uda. Właśnie. Od lat jesteś wiernym kibicem Realu, teraz grasz w Polonii. Zastanawiam się, jak nie grasz w tej Polonii, którego klubu porażki bardziej przeżywasz? Na pewno Realu bardziej. Tak? Zawsze za Realem. Myślę, że najbardziej wtedy przeżywam, jak to Realowi nie idzie. Ale no i powiedz nam, czemu ty w tej Polonii nie grasz, co? Wciąż nie możemy się, no nie możemy dać odpowiedzi na to pytanie. No, dogadałem się z tym. Tak wyszło. Dobra, wyślemy mu ten odcinek, jak będziesz miał ponad 120 punktów, zaczniemy co. No właśnie. Dobra, dzięki i powodzenia. Legii nie chciałeś, Polonii nie mieliśmy. Musisz nam tylko potwierdzić, że nic nie widzisz. Dobra, tutaj. Dobra, możesz tu ustawić piłkę. Chodź. Tu masz piłkę, trzymaj się. Poczekaj piłkę, Ramka się ustawia. Marcin, no na razie sytuacja chyba nie wygląda najbardziej korzystnie, co? Nie wygląda. Wydawało się, że jak strzelałeś na treningu te rzuty rożne, to może coś tam wejdzie, ale... Coś tam wpadnie,
Ciężko? Ciężko, ciężko. A z połowy też? Jedna poprzeczka, jeden słupek? No, kiepsko bardzo. Zobaczymy jak teraz. Dobra, ile myślisz, że urzęglujesz? Ostatnio Hubert nam mówił, że urzęgluje 5 i zrobił 6, także chyba jesteś w stanie go przebić, co? Dobra. A ile mam teraz? Punktów nie wiesz? Nie, no ale musisz, chyba z 50 musisz tych urzęglerek zrobić. No dobra. Dobra, powodzenia. Czyli mogę sobie tak podrzucić to moje? Tak, tylko poczekaj, musimy zrobić to papier. Dzięki Marcin. 16 punktów chyba naliczyłem. No nie jest to rekord na pewno. Mam nadzieję, że będzie jeszcze druga edycja. No na pewno tutaj wydaje się, że już nie wygrasz, ale dzięki Ci bardzo za udział. No i co? Dzień się na tak czwartek na podstawie. Dobra, dzięki. Do widzenia.